Cześć, witajcie. Cześć, witajcie, jestem Czko, witajcie w kolejnym odcinku z gry God of War na naszym kanale. Komentujemy historię, zabawę, przygodę. Ja się na razie przyzwyczajam do tej gry, co umówmy się, nie jest dla mnie proste. Straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić! Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Au! Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Przestań! Jeszcze! Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Cicho. Przez chwilę myślałem, że to grzmoty u mnie za oknem. Mam wielką burzę. Taki smog, Boże. Jak ja mam z tym walczyć, to się... Wychodź! Nie masz co się ukrywać! Wiem, kim jesteś! Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś! Chłopcze, pod podłogę! Szybko! Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Czym jesteś? Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi. A miałeś być większy. Taka, taka ciekawa, Kratos został zmniejszony wzrostowo, żeby tam do czegoś pasował. Mało, nie pamiętam dokładnie, ale był dużo wyższy, został zmniejszony chyba do 1,80 m z 2,30 m, 2,40 m. A pewno ty. A ty to kto? Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. Opuść mój dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Przypominasz mi postać, że na pewno jesteś postacią mitologiczną. Ostrzegałem cię. No, wreszcie! Nie chciałeś słuchać. Nie. No dobrze, moja kolej. Pominasz mi barloga. Ja się tobą rozczarowałem. No chodź! Bez sensu!
Powiedz mi, co chcę wiedzieć i po bólu. To proste. Czemu tu są dwa łóżka? Wręcz z mojego domu! Trafiłem w czuły punkt, co? Stary i powolny. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. Mówisz coś przemieszczenie. No to zaczynamy drugą rundę? Oczywiście. Za dużo gadasz. Nie chcesz mówić? Dobrze. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. Kto to jest? O kogo tak bardzo się boisz? Kogo ukrywasz? Padaj. Jesteś głupcem! Nie mam na to czasu! Niby tak, że nie do tego. Już sobie idziesz? Cielsko w końcu się podda, ale nim to zakończę, wiedz jedno. A ja w ogóle nie czuję bólu!
Widziałeś to na własne oczy! Nie możesz mnie zranić! Nic nie może! Ta walka jest bezsensowna! Twoje starania są bezsensowne! Nie musiało tak być. Żałosne! Nie wygrasz ze mną! Nie czuję nic! Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się nie poddajesz! Nie jestem moim bratem! Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie! Czas to zakończyć. Nie pokonasz mnie! Może ty będziesz pierwszym, który zdoła zadać mi ból. Ale się myliłem. On tu zaraz wróci. Jestem tego bardziej niż pewny. Kim on był? Znał mnie. Czy znał moją przeszłość? Naprawdę? Jak mnie znaleźli po takim czasie? Trudno jest nie znaleźć naszego zabójcy. Co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy zanieść twoje prochy na szczyt góry. Tamtej góry?
poglądam na kolejną arenę. Ja też nie. Nie wiem, jak to zrobić bez ciebie. Ale nie możemy tu zostać. Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. Nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru. Pokaż, że się mylę. Tak jest. Góra. To będzie długa podróż. Tak, ale ważna. Rany, co to się stało? Kim on był? Nie wiem. Czego od nas chciał? Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Mogłeś zginąć. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. W ogóle. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie, oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Rozumiem. Dziwne, czy to było tu od zawsze? Może mnie tam podsadzisz? Rozejrzę się. Hop! Ja to pozbył taki sam system, tylko dłużej wchodzili. Dobra, nie widzę drogi. Poza tym mostem. Czy radę go opuścić? Idź. Udało się. Miejsca! Chłopcze. Tak jest. Dobry pomysł. No. To wiszące wiadro. To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt ich nie ukradł. Wygląda na starą. Głupota. Co? Wyznawanie bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów.
No Kratos wie co gada. Ja teraz nawet nie wie jak bardzo wie. On nie wie, tak samo Kratos się aż martwił, że ktoś zna jego przeszłość. Że on zabijał bogów. Ojcze, czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. Tak. Spójrz. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale tam zostało przełamane. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Czyli to wszystko to, co wszedł, to jest zagrożenie wszystkim innym. Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. Tu zawsze było zakręcie ochronne. To... ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. Nie widzą nas. Powinien nas zielić. Czekaj na mój znak. Kolejne draugry? Lista! Moment! Nie!
Jak mi poszło? Pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje. Ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Patrz! Spójrz w górę! Tak, widziałem. A no, tego to nie chciałem. Dobra. Zobaczmy na to. Tu, chłopcze! Dobrze! Przed nami osada Jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. A tam już się udam w kolejnym filmie. Więc to byłoby na tyle, jakbym ryczku na rzecz. Bawić się w kolejnym odcinku z gry God of War. Powiem się, dobrze zapowiada. Pam.